Do teraz wspominam wszystkie książki, które przeczytałam w dzieciństwie, Dzieci z Bullerbyn, Przygody Filonka bez ogonka i bez problemu potrafię wymieniać je i pamiętam, o czym dokładnie były. Teraz w dobie tabletów, telefonów komórkowych dzieci większość czasu spędzają albo przed telewizorem, albo właśnie przy elektronice, a jednak książki pozwalają się wyciszyć, nie powiem pewnie nic nowego, bo rozwijają wyobraźnię i rzeczywiście myślę, że to jest taki wspaniały moment na początku, kiedy uczymy dziecko czytać, że możemy mu towarzyszyć, a później dziecko samo ma swój świat, swoje przygody razem z bohaterami książek. Myślę, że czytanie pomaga i towarzyszy sukcesom. W moim przypadku bardzo często w moim zawodzie modelki książki towarzyszą mi prawie każdego dnia i były tak naprawdę jedynym sposobem na tęsknotę, na to, żeby poradzić sobie z nudą podczas oczekiwania na sesjach, na pokazach. I to książki były moimi najlepszymi przyjaciółmi i po jedną walizkę miałam ubrania, a połowę drugiej zajmowały książki.